Słowo produkt, czy ono ma wydźwięk obraźliwy, czy nie? Zależy w jakim. Mamy produkt finalny naszej pracy, mamy produkt, no jakby generalnie nie, kontekstu nie rozumiem. Byłeś zaskoczony tam oświadczeniem pana Modzelewskiego? No ja myślę, że pan Modzelewski, tak? Pan Modzelewski co roku szuka sobie jakiegoś takiego zaczepienia, żeby przypomnieć o sobie, mógłby lepiej pracą, czy nie wiem, czymś takim ciekawszym. Absolutnie nie krytykuję, nie może się czuć urażony, również mówiąc, nie wiem, jeżeli ktoś powie jogurt czy coś innego, trudno mi powiedzieć. Ale finalnie pozwy się nie pojawiły. Oczywiście, że nie, bo chcę tylko powiedzieć, że do tych oficjalnych wiadomości, które opublikował pan Anatol, dołączył jeszcze całą masę obrzydliwych wiadomości, którymi nękał osoby i z mojego kręgu, i modelki. No, obrzydliwości wypisywał, a potem pokazał takie niby szlachetne serce. Ja myślę, że nie ma mu tego za złe. Jest to osoba, która myślę po prostu powinna w jakiś tam sposób zapanować nad sobą i tyle. To by dla wszystkich dobre było jakimś pozytywnym zdarzeniem. Top model, naga sesja, która ponownie wzbudziła tyle emocji. Wzbudziła dużo emocji, tak? Oczywiście. A dobra, no to jakich? Słuchaj, no było trochę kontrowersyjnie. Zawsze mam wrażenie, że gdy ta nagość się pojawia, to ludzie zaczynają komentować. I właśnie dlaczego? Bo przecież ta nagość tak naprawdę no, otacza nas i w twoim pokazie też tak troszeczkę mogliśmy jej obejrzeć. Wiesz co, no myślę, że ludzkie ciało zawsze będzie stwarzało jakieś preteksty do rozmowy. Bo albo nam się ono podoba, albo nam się ono nie podoba. Zawsze lubimy mówić o czyimś ciele, rzadko o swoim. I może gdyby ludzie mówili również o swoim ciele i zajmowali się nim tak, jak by ono tego wymagało, to by przestali mówić o innych ciałach. Dla mnie ta sesja była piękna. Jest bardzo ważna w pracy modela i modelki, bo przełamuje pewną barierę. I to bardzo dużą barierę. Jeżeli potrafimy pracować, że tak powiem, roznegliżowani, komfortowo, to znaczy, że będziemy świetnie pozować w ubraniach. Ta sesja nie pojawia się w naszym programie tak po prostu. Ona jest tam potrzebna, żeby rozbudzić świadomość i własną osobowość. A przywrócenie Aleksa? Przywrócenie Aleksa. No co? No działo się. No. To są wybory Michała. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie.